uważam, że w tym sezonie udało nam się z trenerem zrealizować główne zamierzenia związane z przygotowaniem, bo i okienko transferowe umożliwiło nam dłuższy czas i skuteczne działania podjęte. Chyba udało się w tym nie zrealizować. Oczywiście boisko to zweryfikuje. 6-7 tygodni przygotowań ciężkich odbyło się, można by powiedzieć, prawie 100% uczestniczy zawodników, którzy teraz tworzą kadrę Chorego Głogu. Jeszcze tam są jeszcze takie małe niedociągnięcia, czyli oczekujemy na certyfikat Boreckiego i oczywiście jeszcze jakiś czas może potrwać zweryfikowanie dokumentów naszego kolegi z Ukrainy i uzyskanie pozwolenia na pobyt stały i pozwolenie na pracę, ale dużo zostało już wykonane, także liczymy, że być może w następnym meczu już będzie do dyspozycji trenera. Wszystkie takie szczegóły na pewno poda trener sam osobiście. Ja jeszcze się tylko skupię na ostatnim tygodniu, bo w poniedziałek byłem w Warszawie i jako reprezentant klubu miałem przyjemność podpisać w imieniu Chorego Głogu zgodę pod podpisaniem umów sponsorskich w imieniu pierwszej ligi piłkarskiej i mamy, można powiedzieć, bardzo dobre wiadomości, bo tego sezonu już będziemy mieć sponsora tytularnego, jest to firma Nice i Adam Kurzyński, dyrektor zarządzający tej firmy, w imieniu tej firmy podpisał 1,5-roczny kontrakt. To już jest, to są już można powiedzieć duże pieniądze. Jeżeli nasz budżet do tej pory jako całej spółki mówi o pierwszej lidze, nie o Chorym Głogu, sięgło tam kilku milionów, to też już dochodzimy do kilkunastu milionów, bo zwiąże się już z tym, że poza Polsatem, za pewnymi przychodami z bukmacherki, gdzie mieliśmy podpisane umowy jako pierwsza liga, doszedł właśnie ten główny sponsor, firma Nice. Do tego dochodzi, już jutro będzie podpisana, nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, że jutro będzie podpisana umowa z firmą Fortuna, też z zakładów wzajemnych, bardzo często reklamowanych na meczach piłkarskich i widzimy tą firmę na koszulkach Legii i także będzie to firma Oshi, która jest znana z suplementów wspomagających trening. Z tego, co się orientuję, to około czerwca jeszcze się powinny pojawić następne firmy, które dołożą też swoje finanse do budżetu klubów pierwszoligowych. Oczywiście w podziale to na 18 klubów to nie będą miliony na poszczególny klub, ale to już są setki tysięcy złotych, które na pewno pomogą nam zupełnie inaczej działać. Także dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o organizację pierwszej ligi w ostatnich latach. Można powiedzieć, że służy temu podpisanie umowy z Polsatem, bo Orange Sport Polsat zrobił bardzo dużo. Trwają rozmowy o przedłużeniu kontraktu na następne lata z Polsatem. Może nie będą to związane, te rozmowy się toczą bardzo ostro. Być może nie będą to większe sumy, bo Polsat troszeczkę, jakby to określić, sumy być może większe, ale nie do wypłaty dla klubów, bo chcą bardziej zainwestować w strukturę programową, czyli by chcieli pokazywać 3 spotkania, chcieliby, żeby było więcej kamer i lepiej byłoby to pokazywane i chcą zainwestować w ten magazyn cotygodniowy podsumowujący poszczególne kolejki, bo mamy tam do niego bardzo dużo zastrzeżeń. Także jak się teraz popatrzy na cyferki, jakie będą wpływać do klubów, to już się teraz naprawdę nie będziemy musieli tego wstydzić jako pierwsza liga. Oczywiście nie są to miliony, które spadają z Kanał Plus do Ekstraklasy, ale mimo wszystko dużo się w przeciągu tych 2-3 lat zmieniło. Ja bym na razie podziękował. Jakie cyferki, panie dyrektorze? Proszę? Jakie cyferki konkretnie? No mówię, no jest to teraz już, jak tam było kilka milionów, 4-5, to jest prawie, że o 100% więcej do podziału z budżetu Stowarzyszenia Pierwszej Ligi. Także to mówimy o umowach 1,5-rocznych. Solidarnie na wszystkich? Tak, solidarnie na wszystkich. Oczywiście są też pewne rozbieżności między poszczególnymi klubami, no bo kluby, które awansują, kluby, które są zagrożone spadkiem, chciałyby teraz, żeby ten tor był podzielony troszeczkę inaczej, nierównomiernie w 5 latach, bo jeżeli półtora roku, to tak co pół roku, żeby to były równe transze, taka propozycja zarządu pierwszej ligi. Oczywiście kluby zagrożone by chciały, żeby tak dla przykładu, czy czwarte już poszło w tym pół roku, żeby miały większy budżet ewentualnie po spadku do dyspozycji, ale chyba to się nie uda, bo
bo te pieniądze mają służyć rozwojowi pierwszej ligi i ci, co awansują, też mają mieć szansę, żeby potem mieć jakiś swój potencjał. To jak jest 6 cyfr, to jaka jest z przodu? No, już jedynka już jest z przodu.